Jestem robot i przejąłem kanał Olusia i Tatusia. Dzisiaj na moim nagraniu pokażę wam, jak tańczę. Uwaga, pierwszy krok. Nie, my dzisiaj otwieramy super robota. Nie. Z robot Gold. Z Tatusiem. Panciusiem Treżenik, zlecimy z tym otwieraniem, bo tutaj są niesamowite rzeczy. Chodźcie z nami! No to zabieramy się do otwierania! Dzisiaj wyjątkowo będziemy samego otwierania nie pokazywać za bardzo, ale zanim zaczniemy, pamiętajcie, zostawcie łapki w górę, subskrypcję i dzwoneczek, a my lecimy z otwierankiem. Widzimy się po otworzonku! Wyjęliśmy już wszystko i tak, w tym pudełku był ten gigantyczny robot. Była jego broń. Zaraz wszystko pokażemy. Tak, możesz pokazać, które można ruszać. Albo do piłowania, albo do wiercenia. Ale to już pokażemy, jak zamontujemy. Jest też paliwo, czyli co to? Ropa, dzięki czemu będzie mógł chodzić i oliwić. Mamy też narzędzie do rozwalania. Narzędzie do rozwalania? Ja sobie wziąłem z Minecrafta, żeby było śmiesznie, z Minecrafta Treasure X. Rzeczy, czyli pilot i ten. Ale mamy przede wszystkim mega wielką instrukcję. Na szczęście rysunkową, nie trzeba potrafić czytać. I jest tutaj aż 24 elementy do zrobienia. A tak naprawdę nie 24, tylko jeszcze na drugiej stronie. I w sumie jest 33 rzeczy do zrobienia. Okej. Zaczynamy od pierwszego. Pierwsze jest, że trzeba zamontować bateryjki. Potrzebne są trzy cienkie paluszki. Mamy je tutaj. Bierzemy. Ja odkręcam. Ty odkręcasz, czy ja? Ja. Dobra. Jest. Ok, udało się. Mamy trzy. No normalnie, miejsce na bateryjki. Wkładamy. Raz, tam gdzie jest sprężynka jest gładkie, tam gdzie nie ma sprężynki z tym wystającym czubeczkiem. Tak, Oluniu? Ale dzisiaj będzie dużo zabawy, dużo wesoło, mniej takich szczegółów, bo będzie Olek się bawił. Ja tu go psykrę. Co się dzieje? To się odpada, to odpada. To się odpada. Dobra, przykręcam. Olek, my nagrania, Olek czkawka. Nabierz powietrza. I 7 sekund wytrzymaj. Liczymy. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. Bum! Dobra, jeszcze go wystraszyłem, a chyba się nie wystraszył. Już, bo mi zemdlejesz, synek. Okej. Okay. Druga pokazane jest. Włączamy. Olek, włączaj. Włączamy. Włączony. Dobra. Patrzymy. Będziemy tu przodem, żeby widzowie widzieli. Trzecie. A montujemy jego broń. Olek, zamontuj, zobaczymy, czy to jest. No, tu. Tutaj do tu, cechy. Tak, do tego. No, mamy się skoczyć. O, ekstra. I tu piłowanko, biercanko. Moim zdaniem fajnie zrobiłam. Nogi, zobaczcie, tutaj no. Taki to. I tutaj takie do. To jest jedno do zgarniania, na przykład do czyszczenia, tu rozmaślania na przykład jakichś skał, tak? Okej. Okay. Czwarte, że pokazujemy, że właśnie to jest i piąte, że jest to i to. Teraz uwaga, uruchamiamy robota, zobaczymy co w nim jest. No, naciśnij. Naciśnij jeszcze raz, może jakiś inny dźwięk jest. Nie, to ja spróbuję. Ten sam. Spróbuj jeszcze raz. Dobra, jestem sam, okej. Okay. To mamy jedynka, a kolejny, łapa do góry, no tą łapę do góry, czy jakby maszerował. Okej, teraz bierzemy, moi drodzy, mili państwo, młoteczek i rozwalamy jego klatkę. Oto ty, ale to, ale kochanie, tak musisz to wejść nawet sobie na stół i żeby tu widzowie widzieli, tak? Dobra. Uwaga, tym rozwalasz, czy kilofem też, czy wszystkim po trochu? Wszystkim po trochu. Ale, o nie tak, bracie, dawaj. Tym by było dobrze. O tak, tym idzie. Idzie? O tak. O nie, aż mu głowa chodzi.
dawaj, dawaj. Teraz, teraz kilofem. Pierwszy powinno być też dobrze. Nie, kilofem słabo idzie. Do mieczem, dawaj. Mieczem też, najlepiej tym. No jednak. No w sumie się nie dziwię, najlepiej narzędzia od trażer X-u. Dawaj, 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 dawaj. O Jezu, patrz jak to nie jest takie proste. Dobra, rozwal jeszcze trochę i wyciągnij. A bo, daj, ja spróbuję. Uwaga, teraz tata. Nie, ja kilofem z Minecrafta. Albo nie. Byłem pięścią. Hej! 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 Zaraz zepsuję. Jest! O, coś tu nam wyskakuje. Coś tu się dzieje. Moment, bo to jeszcze później. Jest dziura. Włóż paluchem za dziurę i wyciągnij to. Mamy jak ktoś chce, będzie sobie rozwalać, to może sobie rozwali w wolnym czasie, prawda? W wolnym czasie, tak jest, ale nie, o, teraz nie rozwala. Już nie, nie psuj, nie, nie, jego zbroi, bo to jeszcze zawsze można założyć. Nie niż, siadaj. Siadaj, bo jedziemy z następnym punktem. Następnym punktem, mili państwo, jest taki, że... Znowuż naciskamy. Uwaga. Światełko się zapala, widzisz? Zobacz. Tylko na czerwono, poczekaj. Zgasimy troszkę, żeby było lepiej. Uuu, bracie, kamracie. Dobra, lecimy dalej. Kolejowy jesteśmy na punkcie 10. Punkt 11. Tu teraz to wyda dźwięk. Ta ręka. Nie. 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 Poczekaj, albo może trzeba nacisnąć. Nie wiem, o co chodzi. Nie wiem, o co chodzi. Dobra, a już wiem, o co chodzi. Teraz tą ręką, mili państwo, musimy... Poczekaj, ja wezmę, bo tą robotę ma, jak widzicie, tą rączką. Tu w punkcie 11, żeby użyć tej rączki. Trzymaj, ja złapię. Ale nie tak, tak trzymaj, tak. Tak, kochanie, tak, tu złap. Dawaj. Trzymamy. Trzymamy i możemy zmierzyć, ale to z tej strony, to czekaj, synku, no. Zobaczymy, czy mu się uda. Mocno. Nie wiem, czy widzicie, wbija się dobrze. Poczekaj, puść, zluzuj troszkę. A, bo tu jeszcze blokadki nie wzięliśmy. Poczekaj, czekaj, 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 czekaj. Już się widzicie, już się troszkę dostaliśmy. A tu jeszcze jedna tasiemeczka została, nie wszystko odpakowałem. Dokładnie. Wkładam z powrotem, poczekaj, z drugiej strony. No, ściskaj. Mocno, mocno. Poczekaj. Mocno! Jojojojojoj! Teraz poszło po całości. Chyba to w zwolnionym tempie wam puszczę. Uwaga. Resztka po skrzyni, której jest... Jest, jest piasek. Jak się niszczy skrzynia. Ale to później poniszczysz. Nie, nie, niż teraz, nie na stole, bo mama zobaczy to w tele, znaczy na YouTubie i urwie nam głowę, że niszczymy jej stół, tak? Dobra, to mamy sprzątnięte. Tu mamy piasek. Zobacz, jaki to jest chyba taki prawdziwy piasek kinetyczny, wiesz? No tak. Czyli, że on się klei, bo ostatnio jak otwieraliśmy Minecraft, Treasure X, to była taka pianka, nie piasek kinetyczny. Zaraz, na pewno prawdziwy piasek. Dobra, i zobaczy, tu też tym robotem można sobie zgarniać, tak jak tu, zobacz, zgarniamy, a można też rozwałkować. Ekstra. Sprzątamy, bo tu jest nagranie. Okej, Josko, robociku, dziękujemy, że nam pomagasz. Naprawdę dobry ten współpracuje. Ale najlepsze jest przed nami, bo my jesteśmy dopiero, wiesz, na którym punkcie? My jesteśmy na punkcie 12, bo w tej, tutaj, w tym piasku, jak dzwoniony ten film, gdzieście, jest coś. Otwórz, co to jest. A, fajne jest to, że o, mu się rusza tu i głowa. Takie oto, co to jest? I tu jest właśnie coś takiego, że jest złoto. Tu niby... To jest prawdziwe złoto. Znaczy, jest prawdziwe, pozłacany prawdziwym złotem element. Ale dlatego jest real gold. I tu jest niby rdza. Wiesz, że to gdzieś było i rdza, ale tak naprawdę to jest ubrudzone gliną, bo na złocie rdzy nie ma. Wiem. Wiesz, ale na innych elementach to jest taka jakby śruba, zobaczcie. Wygląda to tak. Olek, wrzucaj.
Zobaczymy, co z tego. Łup. Zobaczcie, co się dzieje, potrząśniemy. O, już się coś pojawia. Łuhu! Jakby kryształ takiej energii, nie? Trochę jak... Ale trochę wygląda jakby tak jak rdza. Jak rdza, bo może to jest zamysł rdzy, tylko na rdza nie nachodzi na złoto, chyba że z tego metalu czy z czegoś, ale chociaż tutaj też jest jakby diament czy coś, więc na diamencie też rdza się nie robi. Czyli to jest takie bardziej ubrudzone od gliny, która była w tej skrzyni, tak? Zobaczcie. Jest to prawdziwe, real gold. W sensie to jest pozłacane. Pozłacane, ale pozłacane jest prawdziwym złotem, tak. O to chodzi. Ale bo jakby było prawdziwe, prawdziwe. Jakby było prawdziwe złote, to taki robot by kosztował chyba z 2000, albo i więcej. Wiesz? Więcej. Więcej. Okej, okay, teraz ten jak tutaj... Tata, jak tyle złota kosztuje około 100. Dobra, teraz to wkładamy... Mu, poczekaj, bo jesteśmy na punkcie 12 i teraz to wkładamy mu tu, ale żeby mu tu włożyć, tu, musimy to wyjąć, to wyciągamy rączką, taka zatyczka i olek, wkładaj. Uwaga. Mocno. Jest dźwięk, poczekaj, nie, bo jaki robimy z kroczkiem. A, tu jest pokazane, a już wiem, to jest kolejny element, który nam się przyda. Bo to zakładamy. Na to. Nie, na to. Poczekaj. Na to, dobrze. To zakładamy, bo ma taki jest miejsce. Wkładamy i dzięki temu będziemy mogli co zrobić? Odkręcić czachę. Ale ta czacha chyba była przykręcona, bo nie wiem, czy widzieliście, jak ona chodziła. Poczekaj, najpierw ją przykręcimy. Nie czekaj, synek. Dobra. I teraz musimy ją odkręcić, żeby ją zdjąć. No i odkręcaj. Wsuwamy i odkręcaj. Do góry, w tamtą. No, dawaj. Mocniej. O, jest, odskoczyło, ale jeszcze, poczekaj. Jeszcze. Dobra, jeszcze raz. Teraz tu? Nie, tu cały czas z tej samej strony. No, chociaż może też tu jest, poczekaj, bo tu też jest. Dobra. No. A nie, tutaj nie, tylko z tej. Tam jest mniejszy, tam jest imitation, the competition. A poczekaj, bo może jest. No właśnie. Nie, tu jest mniejsza. Tu jest mniejsza dziurka, czyli dziurka tylko z jego prawej strony. Okej, okay, już jest odkręcone. I otwiera nam się oto czacha, bo każdym robotem musi ktoś sterować. Chyba, że jest jakiś super nowoczesny. Siadaj, bo cię nie widać. Na przykład taki kerfus. Siadaj. Nikt nie steruje. Siadaj, syneczku. Żeby cię było dobrze widać. Widzicie? Jest tu robot, który steruje... Chociaż to nie jest robot, to jest szkieletor jakby, nie? A nie, to jest robot. Napiszcie w komentarzu, też jest niby gold i jest królem i rządzi. On jest rules. Zostawiamy go tu. A! On się też rozmontowuje, zapomniałem. W sumie robot się rozmontowuje. Zostawiamy go tu, zamykamy, wyciągamy. Poczekaj, a teraz zobaczymy, czy można zamknąć, żeby... On się nie otwierał. Czekaj. A, już wiem, tu jest zapadka. Poczekajcie. O, zobaczmy. I teraz już nie można otworzyć. Super, bardzo fajnie. Nie przejmujcie się, jakby wam się zgubił, to zwykłym śrubokrętem też otworzycie, prawda? Dobra, lecimy. Kolejny punkt. 15 otworzyliśmy. 16. On nie ma wszystkiego. Oluś, wyciągaj. Bo nie ma paliwa, nie może się jeszcze ruszać. O, trybik. Trybik, nie trybik, tylko bak na paliwo. No, otwieramy ten baczek, jest nawet taki jak na olej bardziej, żeby się nie zatarł nam robot. Ja już biorę. Bierz, uwaga, tu mamy, była saszetka z olejem. Nie wiem, czy napędowy, czy olej. Dobrze, ale chcę przesunąć, żeby się... Tu masz na dartę. Otwieramy i przelewamy tu do tego, bo musi się zgadzać, muszą dojść do trybików, żeby... By o, robot się dalej odpalił. Nie tak otworzyłeś, synuś. Syneczku, miałeś tak otworzyć. Słuchajcie, otwórzcie sobie tak, wtedy łatwiej się wam wyciska, bo trzeba wycisnąć tu do tego. A Olek, Pipo Polek, no niestety będziemy się teraz męczyć z tym, żeby to ulokować tu. A mogę dotknąć tej Jasne.
Proszę bardzo. Ale taki fajny gluten. Taki jest bardziej... No nie wierzę, no Oluś, kurka, no rurka. Nie, no fajny, fajny, ale tu teraz zabawa polega na tym, że to ma być tu, a on się do mnie cały poprzyklejał. Przykleja. O mój Boże, kto nam to pomoże? Zaraz się widzimy, bo muszę to sprzątnąć. 5 minutes later. No bo teraz już się schowało nareszcie. Mam nadzieję, że nam nie wypłynie. Jest zamknięte, już nam nie ucieknie. Wygląda jak prawdziwy olej. Dobra, Olutek. Ty wkładałeś, którędy to? Tędy? Nie, tędy chyba. Nie, czy tak. Tędy? Tędy, tędy, tędy. A widzicie, bo to już widzę. Tam są takie styki, które wyczują, że coś jest wilgotnego. No to dawaj. Jakby wam to zesztywniało, to można tam wlać wodę. Czyli się załączyło coś. Następnym krokiem, bo wiesz dopiero na którym kroku jesteśmy? Jesteśmy na kroku 18, 20, 21. Teraz. A my przecież rozwaliliśmy. Przecież to stąd było. A coś ominęliśmy. 21, 22, 23, 24. Czyli jakby przeskoczyliśmy, rozwalając tą skrzynię, przeskoczyliśmy kroki. No ale przecież było pokazane, żeby włożyć, a nie żeby wyjąć tylko, wiesz? Okej, okay, no trudno. Zobaczcie, ten krok, który jest tam 22, 23, 24, zrobiliśmy wcześniej. To przechodzimy na drugą stronę i na drugiej stronie jest kolejny krok 25, 26, 27, czyli to trzeba było zamoczyć, żeby się oczyściła śruba. Włożyliśmy i teraz w sumie jesteśmy na tym, że naciskamy i słuchamy wszystkich dźwięków. Zobaczcie, zmienia kolory. Spójrz, Olusiu, tutaj. Patrz, on zmienia kolory, ma różne. Coś ręką mi działa? No, tu ręką, nie? Nie, to jest jakby piłowanie. Czekaj. Jest dźwięk od ręki, on coś mówi. A przytrzymamy 3 sekundy i on zacznie... Czekaj. Halo, halo, centralo. I zaczyna tańczyć. Widzisz, jak ruszasz ręką, to on wydaje inne dźwięki, ale czego? I możemy sobie nagle stworzyć swoją muzyczkę. Ale Czadzio, tutaj można schować sobie lutki albo wszystkie narzędzia. Ojejku, jejku. No to co się stanie, jak zrobię tak? Jak? Klikając to, wyjmiesz to. Nie, nic się nie zrobi. A zobaczmy, czy jak wyjmiemy, to on się rozłączy. Dobra. Rozładował się, ale Czadzio. Hello. Ładuje się. I polecam wam ten zestaw. Też mi się podoba, tata, bo ty chyba nie dotykałeś. No co? Piasek kinetyczny. Nie, no, piasek kinetyczny. To jest prawdziwy piasek kinetyczny. Prawdziwy piasek kinetyczny, który się też klei, no ale to jest specjalnie, że on może tutaj go rozmaślać albo zgarniać. Superosko, odlotosko. No to co, na zakończenie zatańczymy z robocikiem? Czy nie? Wiecie, podobnie, że on 45 różnych dźwięków wydaje. Wiesz o tym, Olusiu, Pancisiu? Nie no, zabawa przednia. To co, żegnamy się i trzymamy i tańczymy? Raz, 121, 122, 123. To jest też na przechowywanie gliny. Tak, ale... Tu, tu, tu.
To tyle, żegnamy się z wami, kochani, bo dzisiaj jest dzień niesłychany, bo robot, robot rozpakowany. Trzymajcie się, ramy, to się nie zrobociamy. Nara, nara. Olek, teraz ty coś zaśpiewaj jeszcze na koniec. Gnina, fajna rzecz. Oh yeah, oh yeah. Trzymaj ta się, hej, 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 hej.